pierwszej części konferencję na studiach wydarzeniu z przyłku ostatnim lubię na 89 do 92. Są z nami przedstawiciele gości, jest z nami trener Dawid Dedek i zawodnik Devin Searcy. Panie trenerze, gratulacje i to się ma na wasze spotkanie. Dziękuję. Było wiadomo, że to będzie bardzo trudny mecz. Zespół z Bydgoszczy gra naprawdę dobrą koszykówkę, grają szybko, grają agresywnie, mocno penetrują, ich ta cała atletyczność im pomaga przy zdobywaniu łatwych punktów z szybkiego ataku i to było pierwsze nasze założenie na dzisiejszy mecz, że trzeba to zatrzymać. Mi w pewnym stopniu nam się to udało, nie do końca, ale myślę, że to jest jeden z elementów, który był bardzo ważny. Drugi, który był tak samo ważny, jest, że zaryzykowaliśmy te rzuty Sandersa, dlatego też zdobył 31 punktów. Natomiast inni zawodnicy nie poczuli tej gry. Mieliśmy problemy z tymi wbieganiami za plecy, tymi backdoorami, owszem, i parę razy problem ze zbiórką, natomiast inni zawodnicy nie poczuli tego komfortu, tych rzutów. Ja się bardzo cieszę, że się udało zatrzymać Chilińskiego, który wiadomo jest najwyższa klasa i to, co mogę powiedzieć, jestem dumny z tego, w jaki sposób odreagowaliśmy jako zespół po tym ciężkim okresie, w którym byliśmy i patrzę optymistycznie do przodu. I jednocześnie gratulacje też dla zespołu z Bydgoszczy, dla trenera Gronka, który grał świetną koszykówkę, którą się świetnie ogląda i życzę powodzenia nie tylko w tym sezonie, bo został jeden mecz, ale też w przyszłym. Bounce back and try to go on a winning streak. They've been playing really good basketball as of late, and they're a couple of injuries away from being, you know, in the playoffs. So it was a good win on the road for us. Panie trenerze, pytanie od Jakuba Wyczyńskiego z przeglądu sportowego. Czy czuje pan ulgę, że na pewno nie zagracie w ćwierćfinale ze Stanem? Ja powiem tak, czy ulga, czy nie ulga, każde kombinowanie w końcu według mnie się nie opłaca i też ja słyszałem mnóstwo komentarzy, że sobie ustawiamy przeciwnika pod playoff. Mogę powiedzieć głośno, że to nie jest prawda. Mieliśmy gorszy okres w swojej grze, nie mogliśmy tego wszystkiego skleić razem, ale myślę, że dzisiejszy mecz już pokazał, jakby, że idziemy w dobrym kierunku, szczególnie w ataku, natomiast w obronie są jeszcze na pewno rzeczy do poprawienia. Kolejne pytanie. Janik Franke na początku bywał najlepszym strzelcem zespołu. W ostatnich dwóch meczach zagrał w sumie 10 minut. Czy decydują kwestie zdrowotne, a jeśli nie, to czego mu brakuje? Ja myślę, że pan, który to pyta, oglądał ten mecz, więc myślę, że nie będzie miał problemu sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. I ostatnie pytanie. Czy może pan zdradzić, co Kamil Marczyński mówił po spotkaniu do zespołu, gdy zebraliście się na parkiecie? Ja myślę, że wszystkie rzeczy, które się dzieją w zespole, zostały w zespole, więc naprawdę szczerze uważam, że te rzeczy nie mogą wychodzić, bo są częścią drużyny i niech tak zostanie. Dziękuję bardzo. Witam na drugiej części konferencji. Z nami trener na Stojbiegoś, pan Artur Bronek i zawodnik Corey Sanders. Panie trenerze, prosimy o komentarz. Dobry wieczór, witam wszystkich. Gratulacje dla zespołu Lublina za zwycięstwo. Myślę, że zagraliśmy dobre 3/4, jeżeli nie wyliczymy ostatnich posiadań w defensywie, gdzie zrobiliśmy 2 błędy. Mówię o trójce i o faulu technicznym. Myślę, że mieliśmy dużą możliwość wygrania tego meczu. Został nam jeden mecz. Zrobimy wszystko, żeby przygotować się do niego i wygrać spotkanie w Sopocie. Dziękuję bardzo. Feel like we came out and started pretty late, but we got back into it. Let our defense get us back in the game, and then just some costly mistakes at the end. I feel like is the reason we came up short. So. Thank you.